Północny Atlantyk, początek 1943 roku. Niemieckie U-boty w zorganizowanych wilczych stadach i w ilościach większych niż w latach poprzednich wciąż atakują alianckie konwoje, zadając im wielkie straty. Jedną z największych wówczas bitew konwojowych była ta, stoczona w drugiej połowie lutego, przeciwko konwojowi ON-166. Witam Państwa i zapraszam do wysłuchania materiału przedstawiającego kulisy tej bitwy, jak również bohaterskiej postawy zaangażowanej w nią załogi polskiego niszczyciela. Burza. Stycznia 1943 roku doszło do bardzo istotnej zmiany na stanowisku naczelnego dowódcy Kriegsmarine. Wynik odbytej miesiąc wcześniej nieudanej bitwy na Morzu Barentsa doprowadził do konfliktu pomiędzy jej ówczesnym przywódcą, jakim był wielki admirał Erich Raeder, a Hitlerem. W konsekwencji tego Raeder złożył rezygnację z pełnionego już od wielu lat stanowiska, a jego następcą został dotychczasowy dowódca niemieckiej broni podwodnej, Karl Dönitz. Zmiana na stanowisku naczelnego dowódcy niemieckiej floty wojennej miała przyczynić się także do intensyfikacji działań bojowych U-botów w toczącej się już od kilku lat bitwie o Atlantyk. W przeciwieństwie do Raidera, który stawiał na duże jednostki nawodne, Dönitz był zwolennikiem prowadzenia wojny podwodnej przez relatywnie tanie i szybkie w produkcji U-boty. Nowy dowódca Kriegsmarine mógł teraz skierować na Atlantyk przeciwko operującym tam alianckim konwojom niespotykaną jak dotąd od początku wojny ilość U-botów, których zadaniem było zwalczanie wrogiej floty przeciwnika, zgodnie z głównymi założeniami taktyki wilczego stada. Taktyka ataku na konwój w koncepcji wilczego stada zakładała ulokowanie od kilku do nawet kilkudziesięciu U-botów w miejscach przypuszczalnych szlaków konwojów atlantyckich. Załoga jednego z U-botów, kiedy tylko udało jej się dostrzec nieprzyjacielski konwój, była zobowiązana do przekazania drogą radiową innym załogom jego pozycji. Następnie, bez podejmowania jakiegokolwiek ataku, miała go śledzić i wyczekiwać pojawienia się na miejscu innych jednostek podwodnych. Kiedy już te pojawiły się w pobliżu, zaczynał się wspólny, skoordynowany atak na konwój. W początkowym etapie II wojny światowej taktyka wilczych stad przyniosła stronie niemieckiej wiele sukcesów, choć jednak w roku 1943 alianci dobrze znali jej założenia i nauczyli się już częściowo przeciwdziałać jej skutkom. Jednak Dönitz mógł wówczas liczyć na jeden niebagatelny atut, którego nie mógł zastosować w latach wcześniejszych. Mógł posłać do ataku na aliancki konwój o wiele większą liczbę U-botów. Jedna z pierwszych ku temu okazji miała miejsce już pod koniec lutego 1943 roku. Konwój ON-166 był atlantyckim konwojem szybkim, składającym się z 63 statków handlowych, zmierzających z portu w brytyjskim Liverpoolu do Nowego Jorku w Ameryce Północnej.
Za jego ochronę odpowiadała amerykańska grupa eskortowa A3, dowodzona przez kapitana Paula Heinemana, w której skład wchodziły dwie amerykańskie kanonierki, Campbell i Spencer, cztery kanadyjskie korwety, Chilliwack, Dauphin, Rosten i Trillium oraz jedna korweta brytyjska, jaką była Diantes. Konwój opuścił Liverpool 11 lutego 1943 roku i skierował się na Atlantyk w kierunku zachodnim. Znajdujące się w jego składzie jednostki nawodne szybko przemierzały ocean w kierunku Stanów Zjednoczonych, a przez początkowy ponad tydzień rejsu nie wydarzyło się nic, co mogłoby wskazywać na zbliżające się niebezpieczeństwo. Jednak na pokładach alianckich statków było wiadome, że prawdziwe problemy zaczną się dopiero wtedy, gdy konwój wpłynie w tzw. lukę atlantycką, środkowy obszar trasy północnoatlantyckiej, wolny od patroli alianckiego lotnictwa, startującego z baz na Wyspach Brytyjskich, Islandii czy też Ameryki Północnej. Aliancki konwój nieatakowany przez wrogie jednostki podwodne Kriegsmarine przemierzał kolejne mile morskie w kierunku wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Jednak już niebawem, po ponad tygodniu spokojnego rejsu, sytuacja tam miała ulec zmianie. Już wczesnym rankiem, 20 lutego, konwój ON-166, znajdujący się mniej więcej w połowie trasy pomiędzy Liverpoolem a Nowym Jorkiem, został dostrzeżony przez załogę jednego z ubotów należącego do wilczego stada Knappen, jakim był U-604, okręt podwodny typu 7C, którego dowódcą był niespełna 30-letni kapitan lejtnant Horst Hiltring. Trzymając się głównego założenia taktyki wilczego stada, Hiltring nie zdecydował się na atak na konwój, lecz postanowił go obserwować i drogą radiową poinformował o jego pozycji inne, znajdujące się w pobliżu załogi niemieckich ubotów. Następnie, przez cały dzień i noc, z 20 na 21 lutego, podążał on w bliskiej odległości konwoju niewykryty dotychczas przez jednostki osłonowe i raportował drogą radiową kolejne meldunki o położeniu konwoju, jednocześnie oczekując na przybycie innych okrętów podwodnych. A te miały się już niebawem pojawić w pobliżu. Niemieckie siły podwodne, jakimi wówczas dysponował Dönitz na obszarze północnego Atlantyku, które mogły zatrzymać konwój ON-166, ulokowane były głównie w trzech wilczych stadach, jakimi były Richter, Knappen oraz Typhoon. Naczelny dowódca Kriegsmarine postanowił więc oddelegować z tych trzech związków taktycznych łącznie aż 19 ubotów i skierować je do zatrzymania zmierzającego do Nowego Jorku konwoju ON-166. Pośród wszystkich jednostek oddelegowanych do ataku na aliancki konwój, aż 17 należało do typu 7C. Niemiecki skład uzupełniały jeszcze dwie oceaniczne jednostki typu 9C-40. Pierwsze niemieckie uboty, naprowadzone przez załogę U-604, pojawiły się w okolicach konwoju już nocą z 20 na 21 lutego, a kiedy nastał dzień, ich załogi przystąpiły do ataku. Pierwsze trzy uboty, jakimi były U-332, U-603 i U-92, zdołały niezauważenie przeniknąć aliancką osłonę i znalazły się w samym centrum konwoju. Ich pierwszą ofiarą padł norweski zbiornikowiec Stigstad o tonażu około 6000 BRT. Statek ten został trafiony w prawą burtę jedną torpedą z U-332, a kiedy wydawało się, że sytuacja jest opanowana i uda się bezpiecznie ewakuować jego załogę, zaledwie 7 minut później znalazł się on na celowniku U-603, dowodzonego przez 27-letniego Hansa Joachima Bertelsmanna, który posłał w norweski statek kolejne dwie torpedy. Trafiły one w śródokręcie i w wyniku tego norweska jednostka zatonęła w ciągu kolejnych zaledwie 15 minut. Tymczasem inny podwodniak, dowodzący U-92, Adolf Ehrlich, wypatrzył w okularze swojego peryskopu kolejny duży i cenny statek,
jakim tym razem był brytyjski frachtowiec Empire Trader o tonażu około 10 tysięcy BRT. Statek został trafiony jedną torpedą, która jednak nie zdołała go zatopić, choć jednostka odniosła w wyniku tego bardzo poważne uszkodzenia. Początkowo planowano ją odesłać na Azory, jednak ostatecznie brytyjska admiralicja powiadomiła dowódcę osłony konwoju, kapitana Heinemana, aby wydał rozkaz jej zatopienia. Niebawem Empire Trader został posłany na atlantyckie dno ogniem artyleryjskim z kanadyjskiej korwety Dauphin. Nim nastał koniec pierwszej doby starć, niemieckie U-boty także poniosły straty. Pierwszą z nich był U-623, dowodzony przez Hermana Schroedera, który późnym popołudniem wynurzył się w okolicach konwoju, a jego załoga została całkowicie zaskoczona przez nadlatujący z niskiej podstawy chmur bombowiec Liberator ze 120 Dywizjonu RAF. Jego załoga dokonała precyzyjnego zrzutu łącznie 6 bomb głębinowych, które obramowały U-bota, a ich energia doprowadziła do jego zatopienia wraz z całą załogą. Drugim niemieckim okrętem podwodnym, zatopionym 21 lutego, był U-225, który został zarzucony bombami głębinowymi z pokładu brytyjskiej korwety HMS Diantes. Pod koniec dnia brytyjska admiralicja, zdająca sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie zagraża statkom konwoju ON-166, zdecydowała się na wzmocnienie jego osłony i skierowała do niej znajdujący się dotychczas w eskorcie konwoju ONS-167 polski niszczyciel Burza, dowodzony przez niespełna 35-letniego kapitana Franciszka Pitułko. Już niebawem wzmocnienie to miało przynieść realne korzyści. Drugiego lutego, w godzinach wczesnoporannych, do ataku na aliancki konwój po raz kolejny przystąpiły 3 U-boty, jakimi były U-92, U-753 i U-606. Pierwsze dwie jednostki obrały za cel duży norweski frachtowiec Nielsen Alonso o tonażu 9300 BRT. Tuż przed godziną 5 rano w statek ten trafiły dwie torpedy wystrzelone z okrętu podwodnego U-92, które jednak pomimo wyrządzenia dużych zniszczeń nie zdołały go zatopić. Znajdująca się na nim kilkudziesięcioosobowa załoga rozpoczęła jednak pospieszną ewakuację z jego pokładu, a kiedy już statek opustoszał i bezwładnie dryfował po Atlantyku, około godziny 7.30 stał się on po raz kolejny celem ataku torpedowego. Tym razem wykonanego przez załogę U-753, którego dowódcą był korwetten kapitan Alfred Mannhardt von Manstein. Kilkukrotnie storpedowany norweski frachtowiec, choć wciąż utrzymywał się na powierzchni, to jednak nie nadawał się on już do uratowania. W takiej sytuacji dowódca eskorty konwojowej wydał znajdującemu się na niszczycielu Burza, kapitanowi Pitułko, polecenie dobicia dryfującego wraku, co też niebawem zostało uczynione. Trzecim U-botem atakującym tego dnia aliancki konwój był U-606, dowodzony przez 25-letniego oberleutnanta Zur See Hansa Heinricha Dichlera. Od samego początku pojawienia się na polu bitwy wykazywał on bardzo dużą aktywność bojową, której jednym z przejawów było storpedowanie amerykańskiego frachtowca Chattanooga City, który w wyniku tego zatonął w ciągu kolejnych 5 minut. Posłane w kierunku konwoju torpedy z U-606 trafiły i uszkodziły także dwie inne jednostki, jakimi były amerykański Expositor oraz brytyjski Empire Redshank. Pierwszy z tych dwóch uszkodzonych statków został dobity torpedami z U-303, z kolei drugi, po opuszczeniu go przez załogę, nie nadawał się już do dalszego rejsu, a jego holowanie było zbyt ryzykowne i został zatopiony przez załogę kanadyjskiej korwety Trillium.
Tymczasem wysoka aktywność bojowa U-606 wkrótce skupiła na nim uwagę załóg trzech alianckich okrętów osłony konwojowej, jakimi były kanadyjska korweta Chilliwack, amerykańska kanonierka Campbell i Burza, z których tym najaktywniejszym miał okazać się właśnie polski niszczyciel. Dowodzący nim kapitan Pitułko około godziny 21.35 otrzymał informację o uzyskaniu w bliskiej odległości kontaktu z zanurzonym ubotem. Wydał więc komendę do zwiększenia prędkości okrętu i wykonania próby jego taranowania. Próba ta jednak nie powiodła się, gdyż U-606 zdążył się zanurzyć. Pomimo tego Pitułko nie rezygnował i około godziny 21.45 wydał rozkaz do pierwszego ataku na pozycję zanurzonego niemieckiego okrętu podwodnego za pomocą bomb głębinowych. Tak tę chwilę wspominał jeden z załogantów polskiego niszczyciela. U nas na pomoście, nabożne skupienie. Mamy kontakt. Romek równym głosem podaje namiary i odległość. Dowódca daje komendy na ster. Po meldunku. Odległość 1000 yardów. Słyszę komendę. 200 obrotów! To nasze maksimum na jednym kotle. Nabieramy szybkości. Trochę potrząsa, bo fala średniawa. I uwaga na miotaczach! Uwaga na wyrzutniach! Za chwilę. Pal! Patrzę na rufę. Z miotaczy wylatują nieforemne bomby z łyżką. Z rufowych wyrzutni marynarze staczają za burtem baryłeczki ze 100-kilogramowym ładunkiem. Jedna po drugiej. Chlup! Chlup! Po chwili lekki wstrząs. To wybuchy. I tam, gdzie wpadła bomba, robi się gejzer. Jeden, drugi, dziesiąty. Tymczasem ukrywający się w głębinach atlantyckich Dychler początkowo nie zamierzał kapitulować. Nakazał on zejść na głębokość aż 240 metrów, licząc, że właśnie tam jego okręt będzie bezpieczny. Jednak polska załoga nie przestawała w zrzucie kolejnych bomb. Po około 40 podwodnych detonacjach w bliskiej odległości U-606 na jego pokładzie powstały tak silne uszkodzenia, że jego pierwszy oficer mechanik niemal zmusił Dychlera do wydania komendy do wynurzenia okrętu. Po paru chwilach sylwetka U-606 pojawiła się na spowitej mrokiem powierzchni Atlantyku i została wykryta na radarze kanonierki Campbell w odległości około 4 km. Dowodzący nią James Hirschfield, kiedy tylko otrzymał informację o wykryciu ubota, nakazał natychmiastowy rejs w jego kierunku i ostrzał jego pozycji z wszelkiej dostępnej na okręcie broni. Tymczasem na pomoście U-606 znajdowało się już wówczas wielu Niemców wraz z dowódcą Dychlerem, którzy niespodziewanie wpadli pod amerykański ostrzał. W jego wyniku wielu z nich na czele z dowódcą okrętu poległo. Inni skakali do wody, chcąc uchronić się przed śmiertelnym zagrożeniem. Jednocześnie podczas zbliżania się do pozycji U-606, kanonierka Campbell przypadkowo zderzyła się z nim, co spowodowało, że na jednostce wysiadło zasilanie i tak samo jak ubot, zaczęła ona bezwładnie dryfować po tafli atlantyckiej. Pomimo tego faktu, jej załoga wciąż nie przestawała ostrzeliwać wrogiego okrętu. Niebawem zdemolowany i opuszczony U-606 pogrążył się pod wodą, a w pobliżu pojawił się niszczyciel Burza, którego załoga zabrała na pokład rozbitków z norweskiego frachtowca Nielsen Alonso, a także kilku znajdujących się w wodzie załogantów ubota. Dowodzący polskim niszczycielem kapitan Pitułko wyraził także chęć holowania kanonierki Campbell do Nowej Fundlandii, jednak ze względu na dużą ilość ludzi na pokładzie polskiego niszczyciela i na wysoce prawdopodobną możliwość ataku torpedowego ze strony znajdującego się w pobliżu któregoś z ubotów, uznano tę opcję za zbyt ryzykowną i odesłano samotnie burzę, na której kończyło się paliwo do portu w St. John's w Nowej Fundlandii. Natomiast amerykańska kanonierka miała być tam zaholowana za pomocą holownika Tenacity i w obstawie jednej z korwet.
Kolejnego dnia Niemcy nie przestawali w ponawianiu ataków na konwój ON-166. Jego sytuacja stawała się coraz trudniejsza, gdyż na kolejnych po burzy okrętach eskortowych zaczynało kończyć się paliwo i musiały one opuścić konwój, aby w pojedynkę dostać się do najbliższego portu, położonego na obszarze Nowej Fundlandii. Po polskim niszczycielu, który z tego powodu opuścił konwój dzień wcześniej, 23 lutego kolejnym zmuszonym do tego okrętem była korweta HMS Diantes. Doprowadziło to do sytuacji, w której alianckie siły eskortowe skurczyły się do zaledwie jednej kanonierki i czterech korwet, a ich załogi miały stawić opór znajdującym się w pobliżu aż 16 ubotom. Wkrótce ta bardzo duża dysproporcja sił miała się przełożyć na dalsze straty konwojowe. W nocy z 23 na 24 lutego konwój ON-166 stał się ponownie celem skoordynowanego i intensywnego ataku ubotów. W jego wyniku utracono aż 6 kolejnych statków. Dowodzący U-604 Hiltring storpedował i posłał na dno statek ratowniczy Stickport, na którym znajdowało się niezwykle cenne i nowoczesne urządzenie do namierzania okrętów podwodnych Havdaf, a jego utrata tylko pogorszyła sytuację alianckiego konwoju i osłaniających go nielicznych jednostek eskortowych. Kolejnym ubotem, który zaatakował tej nocy konwój, był U-628, dowodzony przez niespełna 26-letniego oberleutnanta Zur See Heinricha Hassenschara, który storpedował i ciężko uszkodził dwa zbiornikowce, jakimi były Winkler i Glitre. Obie alianckie jednostki zostały niebawem dobite i zatonęły w wyniku kolejnych ataków torpedowych, przeprowadzonych na nie przez załogi U-223 Karla Jurgera Wachtera oraz U-603 Hansa Joachima Bertelsmana. Z kolei dowodzący U-186, 30-letni Siegfried Hessemann, odbywający właśnie swój pierwszy patrol bojowy, storpedował i zatopił amerykański frachtowiec Hastings oraz brytyjski zbiornikowiec Ulima. Ostatnią aliancką stratą tej ponurej nocy okazał się amerykański statek typu Liberty, jakim był Jonathan Sturges, zatopiony przez torpedy posłane z okrętu podwodnego U-707, dowodzonego przez mało doświadczonego Gintera Gretschela. Utrata 6 jednostek nawodnych w ciągu zaledwie kilku godzin była dużym szokiem dla strony alianckiej. Niemniej konwój płynął dalej i z każdą kolejną chwilą zbliżał się do obszaru zasięgu startującego z Nowej Fundlandii alianckiego lotnictwa bombowego. Wierzono więc, że już niebawem fatalna sytuacja na polu bitwy konwojowej ulegnie poprawie. Lutego częściowo zdziesiątkowany konwój ON-166 znalazł się wreszcie w obszarze działań alianckiego lotnictwa startującego z baz w Nowej Fundlandii. Niebawem też nad konwojem pojawiły się pierwsze łodzie latające Catalina, których załogi rozpoczęły poszukiwania wciąż grasujących wokół konwoju kilkunastu ubotów. Wkrótce na ich celowniku znalazły się dwie wynurzone niemieckie jednostki, jakimi były U-604 oraz U-621. Pierwsza z tych dwóch jednostek w wyniku ataku łodzi latającej doznała tak silnych uszkodzeń, że jej dowódca Hiltring był zmuszony wracać do Francji. Natomiast uszkodzenie drugiego z tych ubotów, którego dowódcą był niespełna 24-letni oberleutnant Zur See Max Kruszka, okazały się mniej poważne, dzięki czemu po pewnym czasie jego załoga mogła powrócić na pole bitwy konwojowej. Częściowa ochrona powietrzna, jaka tego dnia zaczęła rozpościerać się nad konwojem ON-166, nie zdołała jednak zapobiec utraty kolejnych jego statków. Tuż przed godziną 6 rano konwój został zaatakowany przez załogę kolejnego ubota, jakim był U-600 Bernarda Zurmulena, który storpedował norweski frachtowiec Ingria
o pojemności około 4400 BRT. Jego pokład szybko opuściła załoga, schodząc do łodzi ratunkowych, a około 2 godziny później statek ten został dobity przez torpedę posłaną z U-628 i w wyniku potężnej eksplozji, którą wywołała, pogrążył się pod wodą. Inny frachtowiec, jakim był holenderski Madeira, został tego dnia storpedowany przez U-653, którego dowódcą był niespełna 34-letni kapitan leutnant Gerhard Feiler. Tuż po trafieniu jednostki, jej pokład opuściła cała załoga, schodząc do spuszczonych na taflę atlantycką łodzi ratunkowych. Jednak kilka godzin później, widząc, że frachtowiec nie tonie, jego kapitan wydał decyzję o powrocie z 15 innymi członkami załogi na pokład, aby spróbować go uratować. Po znalezieniu się na frachtowcu przystąpiono do próby odpalenia choć jednego kotła i opanowania wdzierającej się wody. W końcu udało się uchronić jednostkę przed zatopieniem i przy bardzo ograniczonej prędkości Madeira wyruszył do bazy w St. John na Nowej Fundlandii, do której ostatecznie dotarł 1 marca. 25 lutego konwój ON-166 znalazł się już relatywnie blisko Nowej Fundlandii, a co za tym idzie, rozpościerający się nad nim ochronny parasol powietrzny stał się o wiele bardziej skuteczny. Konwój wzmocniony został także o nowe eskortowce, jakimi były dwa brytyjskie niszczyciele, HMS Witherington i HMS Mansfield. Wzmocnienie osłony konwojowej zdecydowanie ukróciło dalsze ataki U-botów, choć jeszcze tego dnia ich ofiarą padł brytyjski statek Manchester Merchant, storpedowany przez załogę U-628. Statek ten zatonął w zaledwie 90 sekund od trafienia, pogrążając za sobą 35 członków jego załogi. Pozostali 32 wraz z kapitanem statku, Frederickiem Strusem, zdołali się uratować. Wczesnym rankiem następnego dnia, kiedy konwój ON-166 znajdował się już bardzo blisko Nowej Fundlandii, sztab operacyjny U-botów odwołał dalszą operację przeciwko znajdującym się w nim statkom. Atlantycka bitwa o konwój ON-166 dobiegła końca. Stoczona na Atlantyku w drugiej połowie lutego 1943 roku kilkudniowa bitwa o konwój ON-166 ostatecznie zakończyła się umiarkowanym zwycięstwem strony niemieckiej. Załogi U-botów posłały na dno Atlantyku 14 statków o łącznym tonażu 78 700 BRT. Oprócz tego silnie uszkodzone zostały dwa zbiornikowce i jeden eskortowiec, co wykluczało te trzy jednostki z dalszej służby na minimum kilka kolejnych miesięcy. Strona niemiecka w bitwie tej utraciła łącznie 4 U-boty, jakimi były U-225, U-529, U-606 i U-623. Z zaokrętowanych na nich około 200 załogantów przeżyło raptem 12 ludzi wydobytych z Atlantyku na pokłady alianckich jednostek. Choć wynik tej bitwy mógł napawać nowego dowódcę Kriegsmarine Dönitza pewnym optymizmem, to jednak kolejne miesiące miały pokazać, że bitwa o Atlantyk dla strony niemieckiej jest już definitywnie przegrana.